Co ty masz pretensje do Kuby? Ty miej pretensje do natury albo do stwórcy, jeżeli istnieje stwórca światów. Czyli powstały pod działanie praw natury, musi powstać. Biorobot Aza generuje sygnał cieczka. Biorobot Kuba ten sygnał odbiera. Dzięki subtelnym procesom biochemicznym, bioelektronicznym ulega popędowi, któremu kurwa musi ulec. I ulega! Bo jest sterowany. To co, stwórca nie ma litości dla biednej suki, która całe życie spędza na łańcuchu i rodzi dzieci, które też w najlepszym wypadku spędzą życie na łańcuchu? Przyrodzie litość jest nieznana. Gdyby przyroda wiedziała, co to jest litość, ewolucja zakończyłaby się na etapie pierwotniaków. O. Dlaczego? Bo tylko one są nieśmiertelne, ponieważ rozmnażają się przez podział. Dzielą się, no i nie ma trupa. A ty, marny, pijany człowieku, chciałbyś żyć wiecznie? O, nie! Ale chciałbym żyć bardzo długo, żeby zrozumieć cokolwiek z tego, czego żyjąc krótko zrozumieć nie potrafię. Nie potrafię. Dolej wody. To jest ta twoja huśtawka? To jest moja kołyska. Całkowita ekranizacja. Nie widzisz, nie słyszysz, w ruchu no tracisz punkt odniesienia. Mózg pozbawiony sygnału na wejściu tworzy sygnał własny. W ten sposób się uaktywnia. Chcesz sobie uaktywnić mózg? Dawno się ono tak kręci? 2 lata dopiero. I będzie prąd? Będzie! To z sieci ci już nie wystarcza. Z sieci jest zmienny. Ja potrzebuję stały. Ono mi się podoba tak, jak jest. Że się kręci bezinteresownie. Matka jest już bardzo zmęczona ojcem. Co? Matka jest już bardzo zmęczona ojcem. Byłeś u rodziców? Tydzień temu! Masz pozdrowienia od mamusi! Ej! 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 Ej!
Jeszcze jedna cholera spadła z wozu. Też do defensora, bo do prawego obrońcy Pawlaka. Pawlak ciągnie prawą stronę, zostawia piłkę Matysikowi. Belgowie wypchnęli piłkę poza boisko. Niewiele widać z tego niziutkiego naszego stanowiska. Daleko, daleko obok bocznej boiska. Prawie, że zapierzchnią tutaj na stadionie Wojska Polskiego. Tak, Pawlak był tam faulowany, rzut wolny. On jest wykonawcą, piłkę ustawił. Wrzucenie na pole karne, gdzie są nasi. Jest sam Adamiec, ale jest też któryś z obrońców. Wiesz co, trzeba będzie postawić, no, most i wygodny sracz. No, ale wiesz, czego ja się boję najbardziej? No, czego ty się boisz najbardziej? Że to wszystko może być za późno. Za późno. A, myślisz o ojcu. Ja też się boję telegramu. Myślę, że ojciec będzie zadowolony. A mamusia? A mamusia powinna być szczęśliwa, że będzie ze swoimi synkami. Synkami. Byk zapłodnił krowę, krowa w męczarniach urodziła, śliczny cielaczek ujrzał piękny świat. Nie mógł się rozpłacze. To się zapekluje i uwędzi. Wystarczy mięsa na cały powiedz. Mądre, nieskończenie mądre jest dzieło przyrody. Ale cóż to za pomysł? Żeby jedno miało zjadać drugie. Możesz się odżywiać fasolą i sałatą. Ja bym wolał odżywiać się słońcem. Fotonami. W
końcu i tak chodzi o... chodzi o energię. Maryniu, zrób coś z tą fasolką, wlazła mi na przewody. Chcę uruchomić prądnicę. Boję się, że będzie zwarcie. Nie możesz poczekać? No nie mogę, nie mogę. A, fasolka mu przeszkadza. A ty wiesz, że w krajach bałkańskich ludzie, którzy odżywiają się fasolą z olejem, mając 100 lat, odbywają regularne stosunki płciowe ze swoimi żonami. A mając lat 140, odbywają podróże wysokogórskie. Jedzą nic oprócz fasoli z olejem? No jedzą jeszcze. Chleb czarny, rajskie jabłuszka i piją prosto od owiec mleko. No, to natychmiast kupujemy owce. Januszku, chcesz coś zobaczyć? Co? No chodź, chodź. A. Pikutku, kochany. No, dorosłeś. Jesteś pełnoletni. Masz piękne piórka.